Czy prostytucja powinna być legalna? Oczywiście, że tak. Ale przede wszystkim powinna oficjalnie zacząć istnieć. W tej chwili państwo polskie zachowuje się bowiem tak, jakby prostytucja w ogóle nie istniała. Tak, tak. Dobrze usłyszałeś. W Polsce prostytucja formalnie niejako nie istnieje. Istnieje i jest penalizowane tak zwane sutenerstwo, czyli czerpanie korzyści z cudzego nierządu. Za to grozi poważna kara, ale samym prostytutkom nic nie grozi. Sama prostytucja nie jest nielegalna, nie jest bowiem penalizowana. Nie ma za prostytucję kary, bo za prostytucję nie ma podatków. Prostytutki, mimo że zarabiają pieniądze, nie płacą podatków. I państwo nasze zadbało o to, żeby prostytutki nie płaciły podatków tak bardzo, że nawet w myśl przepisów o tak zwanych nieujawnionych dochodach powołanie się na prostytucję zwalnia nas z odpowiedzialności. Chodzi o to, iż wprost w przepisach podatkowych jest powiedziane, że za prostytucję podatków nie ma i pieniądze, które prostytutka zarobi na swoim procederze, nie zgłosi do fiskusu, nie podlegają obciążeniom z tak zwanego nieujawnionych dochodów. O tym swoją drogą będę chciał kiedyś powiedzieć, bo tak zwana procedura podatkowa z nieujawnionych dochodów jest jedną z procedur łamiących zasady prawne. Jedną z zasad prawnych jest to, iż osoba jest niewinna, dopóki nie udowodni jej się winy i to oskarżający musi udowodnić winę. W tym przypadku to osoba oskarżona musi udowodnić, że zarobiła pieniądze w sposób legalny, to znaczy, że zgłosiła je do opodatkowania. Ale to jest zupełnie co innego. Wracam do wątku. Prostytutki nie płacą podatków. Expressis verbis nie muszą. Prostytutki nie muszą płacić ZUS-u, nie mają żadnych badań lekarskich, nie mają ubezpieczenia. Formalnie to w ogóle nie istnieje. Sutenerstwo tak, jest karane, ale państwo nie zwraca w ogóle uwagi. Zachowuje się tak, jakby panie stojące przy drogach czekały na podwiezienie, albo miały ochotę spotkać się z kolegami, albo nie wiem, czekały aż ktoś im z lasu przyniesie na handel jagody, grzyby czy inne runoreśne. W burdelach, których jest pełno w każdym większym mieście, nawet w mniejszym, formalnie to się mieszczą jakieś agencje masażu lub kluby, w których pije się szampana, prawda? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jest cały problem, bo burdele nie mieszczą się w dzielnicach czerwonych latarni czy w oddzielnych pomieszczeniach. Bardzo często na agencje towarzyskie, tak zwane, wynajmowane są mieszkania w bloku. Ci klienci przychodzą, robią rozpierducha, bo to bardzo często są pijani, agresywni ludzie. Bardzo często, nie zawsze, a nawet nie z reguły, ale bywa, tak? I jest straszny problem. No. Wyobrażacie sobie, że na końcu korytarza jest agencja towarzyska, wy macie małe dzieci, a tu tuż nocy, po nocy, no to nawet zakłócanie ciszy nocnej przeszkadza. Przecież ludzie, którzy idą się pobawić z dziewczynkami, bardzo rzadko kiedy są grzeczni i spokojni. Ponieważ państwo w ogóle w to nie reaguje, to jest totalna wolna amerykanka. To przeszkadza normalnym ludziom. Gdyby prostytucja, znaczy okej, nie trzeba legalizować prostytucji, żeby zrobić porządek z alfonsami, z burdelami otwieranymi w blokach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale gdyby prostytucja była legalna, porządek z tym byłoby zrobić dużo łatwiej. Dlaczego? Bo w tej chwili seks biznes od tej strony jest zdominowany przez przestępców, przez mafię, która otwarcie i formalnie w Polsce nie istnieje. Natomiast gdyby była legalna, to zajmowaliby się tym przedsiębiorcy zarejestrowani, płacący podatek, do których państwo już wie i umie, jak się do nich przypieprzyć, a bardzo często wręcz jak ich zniszczyć. Do mafii jakoś nie umie. W związku z tym zalegalizowanie bardzo by ten proces ułatwiło. Więc, gdyby prostytucja była legalna, to nasze kochane państwo wreszcie zaczęłoby czerpać z tego korzyści,
czyli nakładać podatki. Dlaczego prostytutki nie mają płacić podatków? Skoro ja, ciężko pracujący miś, mam płacić podatki, to dlaczego prostytutki nie mają płacić podatków? A skoro prostytutki nie mają płacić podatków, to może kelnerki też nie powinny. A może Krzyś, który mówi do kamery, też nie powinien. To już nikt niech nie płaci podatków. Oczywiście żartuję. Uważam, że prostytutki powinny po prostu płacić podatki. Nie widzę powodu, dla którego mają być uprzywilejowane. No chyba, że bardzo często z ich usług korzystają politycy i sobie załatwiły zwolnienie. No ale w takim razie, no to dobra, już nic więcej nie skomentuję. Gdyby prostytucja była legalna, to wreszcie skończyłaby się ta część przestępczej działalności, więc trochę mafia by dostała po dupie, co zawsze jest dobrze. I co paradoksalnie moim zdaniem jest powodem, dla którego prostytucja nie zostanie zalegalizowana, bo przestępcy bardzo dbają o to, żeby nie została, bo póki jest nielegalna, to oni czerpią z tego korzyść. Gdyby prostytucja była legalna wreszcie, to byłyby dużo lepsze warunki, nazwijmy to, sanitarne. Przede wszystkim, nie wiem, co się dzieje w agencjach towarzyskich. W życiu nie byłem, w życiu nie korzystałem z usług agencji towarzyskiej, czy w ogóle żadnej prostytutki. Natomiast z tego, co jest tak zwane common knowledge, to dzieją się tam straszne rzeczy. Te kobiety bywa tak, że są zmuszane do prostytucji, że są bite, że są uzależniane od narkotyków. No po prostu tam się dzieją rzeczy takie, jak robią gangsterzy. Gdyby nie było mafii, to by tego nie było. Ale gdyby nie było mafii, to byłoby również lepiej na takim niskim poziomie. Gdyby, nazwijmy to, panie lekkich obyczajów były zalegalizowane, musiałoby przechodzić jakieś badania kontrolne. Tak samo jak ktoś, kto chce pracować w restauracji, czy w ogóle pracować z żywnością, musi sobie zrobić tak zwaną książeczkę właśnie po to, żeby sprawdzić, czy nie jest chory. Tak samo rozumiem, że te prostytutki też musiałyby być przebadane i musiałyby być przebadywane regularnie, chociażby czy nie złapały jakiegoś weneryka. Byłyby jakieś zasady ich pracy, prawda? Żeby tam była, nazwijmy to, jakaś higiena. Chociaż, przepraszam, mi się to w ogóle w pale nie mieści, ale uważam, że skoro prostytucja była, jest i będzie, to lepiej ją zalegalizować, bo będzie mniej zła. Nawet nie lepsza. Mniej zła. Tyle. Dziewczyny płaciłyby również składki na ZUS. Ja tak strasznie tego ZUS-u nie cierpię. No ale gdybym płaciły te składki na ZUS, to miałby opiekę zdrowotną i tak dalej, i tak dalej. Poza tym to jest kolejny powód, skoro wszyscy musimy płacić, dlaczego one mają być uprzywilejowane i nie musieć? No skończmy z takimi uprzywilejowanami. I na koniec, skończyłaby się farsa. Państwo polskie się cholernie ośmiesza. Jest taka teoria wśród prawników, bardzo mądrych prawników, profesorów uniwersytetu, iż jednym z powodów, dla którego ludzie mają niski szacunek do państwa, jest fakt, że państwo wydaje przepisy, których potem nie respektuje. To jest troszeczkę tak jak z rodzicem, który zakazałby ci jeść czekoladę, a później na jego oczach pieprzesz tą czekoladę i on nic nie robi. No to uczysz się, że tego rodzica nie trzeba słuchać. Tak samo jest z państwem. Jeśli państwo wprowadza przepis, że czegoś się zabrania lub coś się nakazuje, no to jest dokładnie tak jak rodzic. Jeśli ty później ostentacyjnie, albo inaczej, jeśli ty widzisz, że ktoś ostentacyjnie ma w dupie przykazania państwa i nic mu się z tego nie dzieje, to uczysz się, że tak można postępować. To jest po prostu, jak to ładnie ująłem sobie w notatkach, to jest po prostu ośmieszanie się państwa. Skoro państwo nie umie sobie poradzić w ten sposób z prostytucją, żeby ją zlikwidować, to jest to jeden z argumentów, żeby to wreszcie zalegalizować, właśnie po to, żeby państwo się nie ośmieszało. Tak samo jak rodzic wie, że nie wolno dziecku kazać czegoś zrobić, czego ono i tak nie zrobi, żeby się nie ośmieszyć, tak samo powinno zrobić państwo. W końcu rządzą nami poważni ludzie, biorący kupę hajsu i mający doradców, którzy robią kupę hajsu. Skoro więc rozumie to gówniarz koło 30, raptem po dwóch kierunkach studiów, to chyba premier też powinien zrozumieć. Tak mi się przynajmniej wydaje. A jak wy myślicie? Proszę, piszcie mi w komentarzach. Jeżeli możecie, zostawiajcie również pomysły na kolejne analogowe vlogi. Aha,
I jeśli was zainteresowałem, to tutaj, o tu, po każdym bądź razie w prawym dolnym rogu znajduje się przycisk subskrypcji. Jeśli możesz mi zostawić suba, będę bardzo wdzięczny, to bardzo motywuje. A jeżeli chcesz zobaczyć pozostałe analogowe vlogi, w tym samym prawym dolnym rogu jest przycisk do całej playlisty. Polecam szczególnie pierwsze odcinki, gdyż tam miałem bardzo dużą wenę i wyprowadziłem na przykład tezę, iż chrześcijaństwo jest dyskryminowane. Pozdrawiam i do zobaczenia. Hej, hej!